Dzień dobry, Piotr Tolko, witam. To przegląd najważniejszych informacji Radia Szczecin. Zapraszam na RS News. W powietrzu, w akcji myśliwce F-16, Su-22 i śmigłowce. Na lądzie czołgi Leopard, do tego moździerze i armatochaubice. Tak wyglądał pokaz możliwości polskiej armii i sojuszniczych jednostek na poligonie w Drawsku Pomorskim. Manewry Dragon 19 obserwowali dowódcy oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W manewrach bierze udział 18 tysięcy żołnierzy, 2,5 tysiąca jednostek sprzętu wojskowego. Dragon 19 potrwa do 25 czerwca. To największe ćwiczenie wojskowe organizowane przez Polskę w tym roku. Spór trwa, brakuje decyzji. Szczecińscy radni oglądali w Kluczu teren pod budowę toru motokrosowego. Ten ma powstać w rejonie skrzyżowania autostrady A6 i drogi ekspresowej S3. Mieszkańcy obawiają się hałasu i spadku wartości swych działek. Klub motorowy Szczecin przekonuje, że tor ukróci nielegalną jazdę po lasach. Na razie radni nie zajęli stanowiska w sprawie budowy obiektu. Chcą poznać wyniki pomiaru hałasu oraz dokładną odległość toru od zabudowań. Decyzja w sprawie budowy toru ma zapaść na sesji najprawdopodobniej po wakacjach. Ponownie problem na trasie szczecińskiego szybkiego tramwaju. Z powodu upałów tramwajowe szyny wygięły się na odcinku między zjazdem z mostu Pionierów a pętlą Turkusowa. Ze względu na bezpieczeństwo tramwaje zwalniają tam do 10 km na godzinę. Tak będzie do czasu wyjaśnienia kwestii naprawy z wykonawcą torowiska, czyli spółką Strabag. Informuje magistrat. Na razie trzeba więc uzbroić się w cierpliwość. Pilnie się uczyli i spotkała ich za to gratyfikacja. Ponad 600 najzdolniejszych uczniów ze szczecińskich szkół otrzymało nagrody od prezydenta miasta. To za wybitne osiągnięcia w kończącym się właśnie roku szkolnym. Wyróżnienia były podzielone na kategorie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystość odbyła się w auli pierwszego liceum ogólnokształcącego w Szczecinie. Łączna pula nagród to 435 tysięcy złotych. Nasze najnowsze i najważniejsze wiadomości w Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl. Polecam, a w dzisiejszym RS News to wszystko. Do zobaczenia.